chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia, a dzisiaj Damski Punkt Widzenia na sportowo, a za chwilę już zlecimy dlaczego. Moim i Państwa gościem jest Marek Radziszewski, dyrektor of coaching z ramienia Illinois dla Youth Soccer Association. Bardzo skomplikowana nazwa, funkcja, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam również. Ciężko przetłumaczyć ten tytuł. To dokładnie. To może nam Pan podpowie, na czym polega, co to jest za w ogóle instytucja i też na czym polega Pana praca. Illinois Youth Soccer Association to jest zrzeszająca wszystkie grupy trenujące na polskim, nie tylko na polskim rynku. Wszystkie grupy, wszystkie kluby trenujące w stanie Illinois. My zajmujemy się organizacją turniejów, zajmujemy się organizacją lig, w których dzieci grają, zrzeszamy te wszystkie kluby razem i zajmujemy się pomocą w rozwoju młodych zawodników. Zawodników piłki nożnej, tak. Jak sama nazwa wskazuje, ale tak, żeby uściślić. Zawodników piłki nożnej. O jakim przedziale wiekowym mówimy? Z jakimi dziećmi, jaką młodzieżą pracujecie? No, więc tak jak widzimy na rynku, od ośmiolatków do wieku w college, do 20 roku życia. Youth Soccer Association ściślej zajmuje się grupami do końca high school, czyli 14-15 lat. Mm-hmm. Piłka nożna to sport narodowy Polaków, o tym oczywiście wiemy. Szczycimy się naszymi najlepszymi piłkarzami, którzy są też gdzieś tam w czołówkach już światowych. Udało się. Ci wszyscy fani piłki nożnej zacierają ręce, że polska piłka w Polsce radzi sobie coraz lepiej. W Stanach Zjednoczonych zawsze miałam wrażenie, że piłka nożna jest odsuwana przez te wiodące sporty właśnie, takie jak futbol, baseball czy koszykówkę. Jak to w rzeczywistości wygląda? Pan zajmuje się piłką nożną w Stanach już od lat 90., tak? Od lat 90., tak. Od 92 roku zajmuję się trenowaniem. Nie zawsze pracowałem tutaj na poziomie właśnie Illinois Youth Soccer Association, ale zawsze byłem gdzieś trenerem. Aktualnie jestem trenerem w college, trenuję z kobietami. Także nie tylko po męskiej stronie. Właśnie, bo w Stanach dużo kobiet gra, prawda? Też tak, to jest nawet chyba bardziej rozwinięte niż męska piłka nożna, ale no wracając do tego, czy jesteśmy trochę spychani, na pewno tak, szczególnie na poziomie uniwersytetów, ale jeżeli chodzi o youth soccer, o tą młodzieżówkę, to naprawdę jesteśmy chyba już wiodującym sportem. Statystyki mówią o tym, że największy sport dla młodych to koszykówka, a że piłka nożna jest na drugim miejscu. Czyli przed baseball, przed zdecydowanie futbol. Już tak. Zdecydowanie już tak i według naszych danych ja uważam, że już jesteśmy na czołówce. No to super to słyszeć. Ja myślę, że wszyscy Polacy, polskie rodziny, w których dzieciaki grają, też potwierdzą. Ja przyznam się, że moich sporo koleżanek, których chłopcy są, chłopcy szczególnie, bo jednak w polskim środowisku to bardziej chłopcy grają i widzę zdjęcia gdzieś tam na mediach społecznościowych z meczy i wszyscy kibicują i rzeczywiście tak na poważnie to wygląda. Ja z kuluarów wiem, że jest Pan takim łowcą talentów, czyli pewnie wszyscy się Pana boją. Nie wiem, jak i na czym to polega, jak to wygląda, bo podobno znajduje Pan tę najzdolniejszą młodzież i właśnie tej młodzieży, czy też dzieciom pomaga. Więc troszeczkę to jest takie źle rozumiane, łowca talentów, bo ja tutaj nie szukam, nie zabieram, nie próbuję wyrwać tych dzieci gdzieś dla siebie, dla swojego programu, więc Illinois Youth Soccer prowadzi wiele programów, które mają za założenie pomóc wszystkim w rozwoju i ich biznesów, nazwijmy to w ten sposób, i talentów, jakkolwiek to chcemy nazwać. Biznesów tutaj uściślimy, chodzi o kluby na przykład, które się... O prywatne kluby, bo wiadomo, że to jakoś musi mieć sens też ze strony finansowej, bo nikt czyli nie pracuje za darmo. Czyli dbacie zarówno o tych, którzy organizują to, czyli o tych trenerów i o same takie organizacje, kluby i tak dalej, i o zawodników, tak? Oczywiście, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać właśnie tym klubom, współpracować z trenerami, służyć jakąś pomocą, nie tylko z punktu organizacji, ale szkolenia, bo my prowadzimy też szkolenia dla trenerów, przyznajemy licencje trenerskie z ramienia US Soccer Federation, także tutaj gama naszych obowiązków jest naprawdę
naprawdę wielka. A jeżeli chodzi o moją funkcję i o tym, co chciałem dzisiaj najwięcej porozmawiać, jeżeli chodzi o wyciąganie tych talentów, to jest po prostu następny krok dla dzieci. To jest oferta, co zrobić, żeby im pomóc, żeby mogły zagrać na poziomie reprezentacji stanu, na poziomie reprezentacji regionalnej, na poziomie reprezentacji krajowej. Także chodzi tutaj o dodatkowy trening, mhm. o wsparcie klubu. Czyli jest trochę tak, że gdzieś tam pan te talenty dostrzega. Tak, ale na zasadzie takiej, żeby znaleźć tych najbardziej utalentowanych i dać im dalej szansę. Mhm. My nie wchodzimy tutaj w konflikt z klubami. My chcemy, żeby te dzieci wracały z powrotem do swoich klubów i dalej się tam rozwijały i pracowały ze swoimi trenerami, bo wiele takich miejsc już na polskim rynku istnieje i radzą sobie bardzo dobrze i nie chcemy tego przerywać. Nie zabieramy zawodników, my nie jesteśmy klubem. My jesteśmy organizacją stanową, która chce pomóc i chcemy znaleźć jak najlepsze dzieci, żeby reprezentowały nas, cały stan. Czyli na czym to polega, tak jakbyśmy od samego początku poszli tą drogą, czyli gdzieś tam, nie wiem, przyjeżdża pan do klubów, czy pan umawia się tam z tymi klubami i mówi, okej, to ja popatrzę, kogo wy tu macie i tak dalej, komu można by było pomóc, na podstawie jakich kryteriów wybiera się te dzieci, które są potem zakwalifikowane do programów? Jest wiele kryteriów. Ci, którzy troszeczkę się znają na piłce, na polskim rynku, zawsze patrzą i porównują ten program z tym, do czego przyzwyczaili się w Polsce albo widzieli w Europie, więc faktycznie w Polsce, w Europie było to tak zorganizowane, że trenerzy byli wysyłani do klubów, oglądali mecze, wiadomo, że były lepsze kluby, słabsze kluby, lepszy poziom, gorszy poziom. Łatwo było jakoś znaleźć ten lepszy poziom, pójść i oglądać kilku zawodników, żeby ich ewentualnie zaprosić do kadry. Tutaj to troszeczkę wygląda inaczej. Przede wszystkim nasz program nazywa się Olympic Development Program, czyli my działamy bezpośrednio pod Komitetem Olimpijskim. Z natury Komitet Olimpijski jest taki, że każdy może spróbować, więc my nie jeździmy do klubów oglądać dzieci, aczkolwiek czasami to jest potrzebne, a organizujemy treningi przez zimę. Zapraszamy wszystkich, żeby się zapisali i wtedy dzieci mają szansę pokazać się w swojej grupie wiekowej, porównać się do najlepszych zawodników w całym stanie i z tej grupy wybieramy jak najlepszych. No, jest to trochę lepszy program niż według mnie, lepiej działa niż ten, który widzieliśmy w Polsce, dlatego że dam przykład. Kilkaset meczy jest rozgrywanych w Chicago przez weekend. Więc ilu trenerów musielibyśmy zatrudnić, żeby pojechać zobaczyć wszystkie te mecze? No jest to niemożliwe. Poza tym... Czyli zapraszacie wszystkich chętnych, wszystkich w danej chętnych, grupie którzy czują się na siłach wiekowej do tego, żeby uczestniczyć Dokładnie. Właśnie w takim programie. Jak Dokładnie. Długo trwa taki program? Więc nasz program trwa od listopada do połowy marca. Trenujemy w weekend. Teraz zaczynamy. 18-19 to jest nasz pierwszy weekend, kiedy zaczynamy te treningi. Dzieci, które się zapiszą, będą w swoich grupach wiekowych, będą obserwowane przez trenerów i co jest właśnie lepsze, będą obserwowane przez tych samych trenerów przez 14 godzin. Jest to niemożliwe w układzie, w systemie, kiedy trener jedzie obejrzeć danego zawodnika w meczu, bo statystyki mówią o tym, że najlepszy zawodnik w ciągu 90 minut, w ciągu meczu ma piłkę przy nodze, może 2 minuty. Więc jak dziecko miało słabszy dzień, no może nie być zauważone przez skauta w takich warunkach. Tutaj przyjeżdża, trenuje przez 7 weekendów, 14 godzin w sumie na boisku, obserwowane przez kilku trenerów, nie tylko jednego. To są płatne programy? To są płatne programy, bardzo dostępne. Tutaj nie chodzi o to, żeby zarabiać na tym pieniądze, bo my jesteśmy dotowani ze stanu i z federacji, ale jakiś balans musi być, bo wynajmujemy najlepsze, jeżeli chodzi o facilities, najlepsze boiska. Pracują z nami profesjonalni trenerzy z najlepszymi licencjami. Jest oczywiście ubezpieczenie, są wiadomo jakieś zawsze wydatki, no i jakieś opłaty muszą być, przy czym bardzo dobrze to wygląda. Jest też pomoc finansowa. Odpowiednio wcześniej, jak złoży się dokumenty, odpowiednie dokumenty, można dostać scholarship. W tym roku mamy ponad 40 dzieci, które będą w programie bez opłaty. Ten scholarship może wyglądać różnie, 70%, 50%, 40%. W zależności od tego, jak wyglądają dokumenty. To już departament... Strona finansowa się tym zajmuje, wypełniamy dokumenty. My, trenerzy, z tym nie mamy nic wspólnego, to jest taka tylko oficjalna rzecz. I w programie tym może wziąć udział każdy. W swojej grupie wiekowej przyjmujecie każdego, kto chce się zapisać, tak? Dokładnie. Nie ma limitu. W zeszłym roku mieliśmy ponad 1500 dzieci. O wow, to bardzo dużo rzeczywiście. Bardzo dużo. I z takiego 1500 dzieci, ile potem jest wybieranych do kolejnych jakichś tam kroków
w karierze piłkarskiej. Więc w tym roku zrobiliśmy ten program troszeczkę bardziej dostępny, bo naprawdę było dużo dzieci i z reguły jest tak, że wybieramy drużynę, czyli 18 zawodników wchodzi na listę, którzy jeżdżą potem na turnieje i reprezentują stan. Jakim my tutaj przedziale wiekowym mówimy, bo są różne, rozumiem. Od dzieci urodzonych w 2006 roku do 2001 roku. Mhm. Więc tak jak mówię, wybieraliśmy 18 zawodników, ewentualnie jakąś tam dodatkową ławkę rezerwowych, nazwijmy to czterech. W momencie, kiedy ktoś nie może jechać, no to wyciągamy jeszcze dodatkowego zawodnika. W tym roku robimy dwie drużyny w każdej grupie wiekowej. Także przynajmniej 36 osób dostanie szansę w danej grupie wiekowej, żeby reprezentować stan. Mówimy o chłopcach i dziewczynkach. Mm-hmm. A jak to, co to znaczy, że oni będą reprezentować stan? Czy to są dodatkowe treningi, czy oni po takim obozie, nazwijmy to, czy też właśnie programie, w którym wezmą udział i załóżmy się zakwalifikują, czy oni wracają do swoich klubów, normalnie trenują i dodatkowo jakby są w tej takiej kadrze, można powiedzieć? Dokładnie tak. Wtedy można to jakoś zareklamować, że proszę, zawodnicy z naszego klubu dostali się na taki poziom, zapraszamy. Już tą kwestię zostawiam dla działaczy, dla właścicieli tych firm, ale dokładnie tak. My zaczynamy działalność i kończymy treningi. Zaczynamy po skończonej lidze i kończymy nasz program przed rozpoczęciem nowej ligi. Także nie ma konfliktu z rozgrywkami normalnymi na poziomie wszystkich lig, a nie wchodzimy w konflikt z żadnymi klubami. To jest dodatkowe zajęcie, dodatkowe treningi. Czy w tym roku jeszcze są miejsca, czy już zawsze są miejsca. Szykować na przyszły? Są miejsca, dlatego ja zostałem zatrudniony akurat na tej pozycji niecałe 2 miesiące temu, dlatego chciałem od razu jakoś ruszyć w polskim kierunku, dlatego że polskie dzieci to brylanty. Nie? Jak i widzę na tych zgrupowaniach, naprawdę dobrze się prezentują. Jest tylko kwestia taka, że nie wszyscy wiedzą o tym programie. To jest bardzo też, dostępny. Stąd też nasze dzisiejsze spotkanie między innymi, żeby poinformować wszystkich o tym, że coś takiego istnieje i może to być jakiś tam krok w karierze, może w karierze piłkarskiej. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, chciałam jeszcze zapytać o to, czy bycie piłkarzem generalnie opłaca się, bo bycie dobrym, nie wiem, futbolistą albo grającym w, nie wiem, koszykówkę na przykład. To wiadomo, że to są jakieś tam ogromne kontrakty. Wiemy, że piłkarze, którzy na przykład grają w kadrze narodowej Polski, też bardzo dobrze zarabiają i ta czołówka oczywiście gdzieś tam w krajach różnych świetnie zarabia. A jak jest w Stanach Zjednoczonych? Coraz lepiej. Coraz lepiej na pewno. Nie można tego porównać z najlepszymi, z czołowymi zawodnikami, klubami, kadrami z całego świata. Ale wygląda to coraz lepiej. Ci, którzy interesują się, oglądają piłkę troszeczkę bliżej, prawdopodobnie znają te numery. Ja tutaj nie będę już wspominał, jakie to są kwoty, ale jest to godne życie. Bo wyobrażam sobie, że jak rodzice poświęcą całą, gdzieś tam mają nadzieję, że może coś z tego będzie, więc wiem, ile to obserwuję, tak jak mówię, koleżanki, kolegów, którzy mają dzieci, które grają w piłkę właśnie i to już mają po kilka lat te dzieciaki, a to wygląda dosyć poważnie, bo to jest bardzo duże poświęcenie, dużo czasu i rzeczywiście cała rodzina jest zaangażowana w to, żeby takiemu młodemu człowiekowi pomóc w rozwoju kariery, więc gdzieś tam pewnie na końcu głowy mają, a może z tego będzie potem jakieś życie, prawda? Oczywiście, że tak. Także to jest pierwszy krok w tym kierunku, żeby do czegoś takiego dojść. Oprócz tego, bo już nie wybiegając aż tak daleko, jeżeli chodzi o edukację. Każdy chodzi tutaj do szkoły, do high school, potem ma nadzieję, że będzie grał, może chodził do jakiegoś dobrego uniwersytetu. Wiadomo, że to kosztuje, więc my pomagamy w tej kwestii tak samo. Wielu trenerów, którzy pracują z nami, pracuje w tej chwili na poziomie uniwersyteckim. Po męskiej i po damskiej stronie. Dochodzimy do momentu, kiedy dzieci dobrze grają w high school, no i teraz trzeba zacząć się rozglądać za jakimś uniwersytetem. Wszystko, wiadomo, kosztuje. Niedoinformowani jeszcze jesteśmy, jak załatwić scholarships, jak rozmawiać z trenerami, kiedy można rozmawiać z trenerami, kiedy cały proces rozpocząć. Chwytamy się później takich rzeczy jak zakładanie profiles jakichś na stronach internetowych. Płacimy ogromne pieniądze za to, żeby zwrócić uwagę trenerów, żeby mogli się skontaktować z naszym dzieckiem i ewentualnie dostać szansę, żeby grać w uniwersytecie. Każde dziecko w naszym programie ma założone już takie profile, które jest dostępne do wszystkich uniwersytetów. To jest nasza praca, nasz serwis, który gwarantujemy i jeżeli trener się zgłosi do nas, nawet nie muszą dzwonić, oni mają wgląd do naszego database, także mogą sprawdzić wszystkie dzieci, które są u nas w programie.
Czyli jest to też jest inwestycja. To jest nieodpłatnie, to jest naprawdę bardzo profesjonalnie zrobione i szanse są ogromne. I będąc dobrym piłkarzem, będąc sportowcem, wtedy można liczyć na duże zniżki, jeśli chodzi o naukę na dobrych uniwersytetach. Naprawdę kolosalne. Nie wiem, dlaczego na polskim rynku jeszcze nie mamy grających dziewczynek. Dlatego, że jest dużo więcej możliwości finansowych, pomocy finansowej po żeńskiej stronie, ale nie jest źle po męskiej stronie, naprawdę jest dużo szans, dróg, którymi można pójść. Między innymi, oprócz tego, że dzieci u nas grają, a wiadomo, że przywożone są przez rodziców. No i co z rodzicami w ciągu treningu, prawda? Dwie godziny mamy dzieci na boisku, zajmujemy się dziećmi, co z rodzicami? W każdy weekend, jak prowadzimy treningi, w tym samym czasie są spotkania z profesjonalistami dla rodziców. Właśnie uczymy o tym, co robić, jak znaleźć kalecz, jaki jest proces i tak dalej. Uczymy o tym, jak trenować, żeby nie nabawić się kontuzji. Uczymy o tym, jak zdrowo się odżywiać dla atletów, bo to są inne rzeczy, po prostu zdrowe odżywianie, a jak się powinien odżywiać. Czyli mamy te spotkania dla rodziców, informacje na każdy temat. Mm-hmm. Jeżeli ktoś potrzebuje innych informacji, słuchamy sugestii, następny weekend mamy kogoś, kto może o tym porozmawiać. Jak można się kontaktować z Wami, z Waszym programem, z Panem bezpośrednio? Więc jest, wszystkie informacje są po angielsku na stronie internetowej illinoisyouthsoccer.org. Ja może później jeszcze podam swój telefon bezpośrednio tam do biura. Mamy spotkanie, organizujemy spotkanie w najbliższy wtorek, 14 listopada o 6 w siedzibie Illinois Youth Soccer Association w Arlington Heights. Także bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich chętnych, którzy chcą posłuchać, dowiedzieć się coś więcej, wziąć jakąś ulotkę, spytać się, ile to wszystko kosztuje. Jeżeli chodzi o ceny, to nawet są możliwości, żeby spłacać, ale naprawdę są to sumy niewielkie. Odpowiemy na wszystkie pytania. Ja będę prowadził to spotkanie, odpowiem na wszystkie pytania jakieś związane z komunikacją, z tym, co robimy w przyszłości, jaki jest serwis, jak wygląda później, jeżeli ktoś się zakwalifikuje na wyższy poziom, jak wygląda to, jak są zgrupowania zorganizowane i tak dalej. Sam udział w tym programie, już nawet powiedzmy, że ktoś nie dostanie się gdzieś tam na te dalsze stopnie, sam udział w tym programie to ogromne benefity, bo macie badania, które wskazują na to, że dzieci lepiej się zachowują w grupie, potrafią tak zwany teamwork, rozumieją w zupełnie inny sposób, lepiej sobie radzą w szkole i to są procenty, które są no, 80 zwyż, z tego co widziałam, te badania, które są, więc to jest masa benefitów. Jak pan obserwuje, czy miał szansę, czy też widział na podstawie tego, co było, jak te dzieci właśnie się zmieniają podczas takiego programu, jak udziału w nim? No i to jest fantastyczne obserwować rozwój w ogóle dzieci w programie i nie tylko. No, mnóstwo benefitów. My zajmujemy się nie tylko tymi dziećmi, które wybraliśmy i idą jakoś w piramidzie do przodu. My dalej zajmujemy się resztą dzieci, które w tym momencie nie były zakwalifikowane. A może będą miały roku, szansę, prawda? W przyszłości. Mm-hmm. Także my nie tracimy kontaktu. Każde dziecko, które przychodzi do nas do programu, jest fantastyczna rzecz jest taka. My często jesteśmy przyzwyczajeni do swojego podwórka. Wiemy, co się gra u nas, wiemy, co robimy u nas, ale nie wiemy, co się robi w mieście, które jest oddalone od nas 12 mil. A tutaj zjeżdżają się dzieci z całego stanu. I zaczynamy rozmawiać z rodzicami, zaczynamy rozmawiać z trenerami, dowiadujemy się, jak się dzieją rzeczy w tej części stanu, także uczymy się nowych rzeczy. Dzieci mają szansę porównać się z najlepszymi dziećmi z innego klubu. Już jest jakieś doświadczenie, prawda? Właśnie rozmawiamy o tych etapach rozwoju, że może w tej chwili to nie jest twój czas, ale jeżeli popracujesz nad tym, zobaczymy, jak będziesz wyglądał, czy wyglądała w przyszłym roku. Każdy zawodnik dostaje pisemną ewaluację od trenerów ze wskazówkami, nad czym trzeba pracować, co trzeba poprawić przed następnym sezonem. Także jest to jakiś proces otwarty, rozmawia się o tym, nie chowamy się przed zawodnikami, próbujemy pomóc wszystkim. Każdy ma potencjał, żeby grać lepiej. Każdy ma potencjał do tego, żeby się poprawić w czymś. Nie każdy ma potencjał do tego, żeby grać na międzynarodowym poziomie. Ale my zajmujemy się wszystkimi.
Fantastycznie to brzmi, to taka droga i też wskazówki dla rodziców i dla młodzieży, dla Dokładnie. Dzieci młodzieży i nawet tej starszej młodzieży, ale można zacząć już oczywiście od młodego wieku i iść po tych szczeblach kariery. Od jakiego wieku przyjmujecie? Pan wspominał 2006 rok, to najmłodsze dzieci tak, urodzenia. To są najmłodsze, 2001 to najstarszy rocznik w tym sezonie. Rozumiem, że za rok to będzie o jeden. O jeden rok wszystko się przesuwa, tak jest, tak to wygląda. Oprócz, jeszcze powrócę do tych możliwości, jeżeli chodzi o college, bo to jest naprawdę duża sprawa dla wszystkich grających. My jesteśmy organizatorami przynajmniej trzech college showcases, gdzie robimy wielkie turnieje, gdzie te reprezentacje właśnie się zjeżdżają z różnych stanów i zaproszeni są trenerzy z colleges, z uniwersytetów. Oni przyjeżdżają obserwować i szukają wtedy już, wyciągają sobie tych, którzy im tam naprawdę pasują. Także w takim turnieju można znaleźć szansę na życie, bo wiadomo, nie będzie się grało w piłkę cały czas, ale można skończyć dobrą szkołę. Mm-hmm. A to jest bardzo ważne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo, że edukacja jest szalenie droga. Wszędzie jest szalenie bardzo droga. Wszędzie jest, tak. A tu szczególnie jeszcze no, kosztuje i potem zostaje się z dużymi pożyczkami, Dokładnie. Prawda? A tutaj można sobie poradzić w zupełnie inny sposób. Mm-hmm. Czyli dziewczynki również mogą brać udział? Oczywiście, że tak. Zapraszamy. Mamy w sumie więcej dziewczynek. W tym roku troszeczkę nie, bo zmieniły się przepisy, ale o tym już nie będę zawracał głowy może, ale tak, jest, jeżeli spojrzymy w ogóle na kluby, to bardzo dużo dziewczynek gra i więcej, w amerykańskich klubach więcej jest dziewczynek niż chłopców. No właśnie, czyli dziewczyny też mogą pograć w nogę przy Sofii. Namawiam polskie kluby, żeby zaczęły troszeczkę patrzeć w tym kierunku, bo to jest duży rynek. Mm-hmm. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Będziemy na pewno informować o kolejnych gdzieś tam krokach, jeżeli chodzi o Waszą organizację i o tym, jak my Polacy, nasze dzieci mogą wziąć udział w bardzo ciekawym programie. Dziękuję Panu za przybycie do studia i zapraszam za zaproszenie. Przy kolejnej okazji. Dziękuję bardzo.